Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku prezentów od Przemcia. Surprise od Przemcia. Pełne ich jest pudło, jeszcze nie w środku. Zaraz po intro. Więc Krzysztof, dajesz intro. Edyta, w tym środku jest coś takiego, że jak to wyłapiesz, jak to chwycisz do ręki, wyciągniesz, zobaczysz, to powiesz, co to jest? Będziesz miał taką minę, jak masz szeroką twarz, to zrobisz nie taką płaską, taką pomarszczoną, taką mega pomarszczoną, powiesz, do czego to służy? Poważnie. Ale zobaczymy, czy to będzie w tym odcinku, czy w innym. Ja powiem, kiedy to będzie, wiesz? Spróbuję złapać jedną. Bo to będzie hit. Mam. Chyba dobra. To jest to! Czy nie? Skąd mam wiedzieć, co gdzie mnie pytasz? Kurde, nie wiem, bo ja to odpakowuję i potem, wiesz, odcinam od góry i patrzę, co tam jest. Jest to w worku zapakowane. Znowu to zgaduję. Jest to hit! Miękkie. Opowiadaj. Nie wyciągaj, opowiadaj. Jakby plastikowe. Co tam jest, Edyta? Jak myślisz? Czekaj, nie patrzę. Wy już będziecie wiedzieć. Ja nie patrzę. Pierwsze skojarzenie, co to może być? Jakieś palce sztuczne albo... Edyta, nie patrz na to, no ale nie. Co jakby się okazało, że to nie jest akurat prezent paznokciowy? To lipa. No dobra, chyba żeby był fajny. To są jakieś pierścionki. Wpuść tam rękę do środka. A nie, nie obrzydzę się? Aż mi włosy stanęły na... Dobra. Tutaj skojarzenie jest tylko jedne. Nie pokazuj mnie. No taki prezent, Edyta, do paznokci akurat. Z tym ile paznokci żartowałem. To jest tak? Ale poważnie? No tak. Że to na palec, jak ja mam paznokcie, to... Chciałam powiedzieć, daj palec. Nie. Nie dawać. Weźmiemy coś innego. O. Powiedzmy, że to jest palec. I to się tak nasuwa, tak? W tę stronę. Na palec. Żeby co? Finger cuts, small, medium, large, cuts. Aha, żeby się może nie... Zamiast rękawiczek, tak? No tak! No dobra, bardzo gustowne. I razy 10 se tak nałożę, nie? No dawaj, przez co odcinek teraz zobaczysz. Od razu przetestujesz, jak się z tym, wiesz, wchodzi. To jest hit normalnie. To jest mało powiedziane. Jakie miałeś twoje skojarzenie, kiedy włożyłaś tam rękę i no dotknęłaś oczywiste, to? No oczywiste, wszyscy mają takie same. A co poczułaś? Że nie wierzę. Że co, że mogą takie coś że kupić? Po prostu chyba zaraz... Nie, że to jest do paznokci takie coś. I... A nie dmucha się w to? Jak się dmucha w to? No, żeby balon był. Tu jest coś zepsute chyba. Albo jest mniejszy po prostu ten jeden. Coś tu się... Dobra, ten jest mniejszy po prostu. Kolejny. Ten palec jest za mały na to. Ja się tylko zastanawiam, jakie to ma zastosowanie. Masz jakąś aukcję z tego? Cokolwiek? Jak coś, to mogę poszukać. Poszukaj, ja jestem szalenie ciekawa, co to w ogóle... Na jakiej zasadzie to ma działać. O, zrobiłam dziurę już. Ten jest chyba zniszczony, muszę znieść nowy. Ale się w tym palce pocą, o matko. O, ten jest od razu fajnie, chodzi. Jak to się nazywało? Finger jak? Finger cots. C-O-A-T-S-y? Cots. Ała, tu mnie szczypie, bo mam rankę. Nie wiem, czy to jest ta sama aukcja, której kupowaliśmy, ale... Ale to jest to samo, no, pokaż bez, to. Bez logowania ci dam po prostu, wiesz? Aha, wysyłasz mi? Dobra. No. Antyseptyczne gumki, lateksowe rękawiczki, gumowe sztuczne do rzęs. Jest to bardzo niewygodne. No pochodź tutaj ty, Edyta. To ściska strasznie. Musiałabym się mocno przyzwyczaić i po prostu bym musiała przywyknąć do tego, bo jest to mega... Nie będę miała takiego czucia do następnego prezentu, muszę zdjąć. Edyta, no nie zostaw. No niestety. Takie hiciorskie rękawiczki. Kupiłem, one nie chcę używać. Co ja z tym zrobię?
Chyba więcej takich szokujących prezentów nie będzie, Edyta. Oj, AliExpress jest duże, uwierz mi. Serio, fuj. Ale to się... Połuchaj. No nie, Edyta, no... O. Dobra, oby ten następny prezent mi to zadośćuczynił. Czy nie podobał ci się? Tak się ucieszyłaś, kiedy... No było śmiesznie, nie powiem. Ale używać go nie będę. Tu jest dużo czegoś. Dużo, dużo. Proszę wziąć pudło. Edyta poszła śladem. A, to na pewno są albo żele pint, albo próbki żeli budujących, bo słoiczki takie jak od żeli pint. No i się nie pomyliłam. Nie, to niespodzianka. Nie. Nie, dobrze. Żele pint, czy nie? Nie, tak? Na pewno? Kurde, ta ręka mi tak śmierdzi. Ej, to się nie chce dokręcić. Nie, dobra, dokręciło się. Dokręciło się, źle po prostu kręciłam. Tak dużo? Więcej jak 12 będzie. To są pinty na wszystkie pewno? Wszystkie do góry nogami. O, jeszcze jeden. Wyrzuciłabym, jeden wszedł w róg. Bo się klei cały. Łe. O, teraz żałuję, że nie mam tych rękawiczek. A widzi pani? Ale to jest każdy żel? Nie wydaje mi się. Ja nie wiem, co to są, czy to w ogóle żele są. Kurde, wszystkie do góry nogami. A jak jest napisane SOAK OFF UV LED GEL POLISH? To może być hybryda, może być żel. Też może być żel, kurde. A może na aukcji się dowiemy, co to jest takiego? Ja to nie będę wyszukiwał. Otwórz jeden i zobaczmy. Jak tego jest dużo, to będzie w 12 kolorach. To licz, panie, licz. Wszystkie poodkręcane, jejku, ubrudzone, fuj. Be. 2, 4, 6, 8, 10, 12. I takie niepodokręcane. 8, 9. Serio, 11? 11. Jednego tipsa złamiemy w 12 kolorach. Nie, coś tam wciśniemy. Dobra, to zobaczymy, co tam. Co to wszystkie może być? Są takie same, tylko numer z dołu inny, tak? Tak, i czasami trochę czcionka inna. M, La, Idea, dobrze czytam? No, są tylko numery inne. Zobaczmy, co to. Sama jestem ciekawa. Może najpierw tak spróbuję. O, fajnie. O, żele. Chyba. Raczej... Czy... O, pani kapacz. Raczej czy budujące... Raczej bym powiedziała, że to są takie po prostu albo hybryda w takim słoiczku do nakładania pędzelkiem, takim osobnym, albo no w sumie może to być żel budujący. Kurde, nie wiem, bo jest trochę taki transparentny. Podbicie ma dość transparentne. Dobra, to weźmy tak jeszcze z dwa, żeby zobaczyć, dobra, czy to jest to samo wszędzie. To już tu wyciągnę, o. Żeby potem nie było takiego, wiesz, to zaskoczenie ma być w 12 kolorach. Fajnie, że brokatowy, ładnie się świeci wszystko. Nie wiem, czy to... Dobra, w 12 kolorach zobaczymy, ja to rozmieszam, czy to faktycznie jest taki słaby krycie ma. Pigment ładny, ale krycie słabiutkie. Wziąłeś losowy jakieś numeracje? Losowy, 007, 04, przepraszam. A tam był jaki wcześniej? Tylko mi tego nie przechylaj. C17. C, a tu jest 004, czyli inna też numeracja, C, więc można, może być różnie. Dobra, nie będę się męczyć. Wycinam w środku. Zostaw ławkę. Słupka też. Co to jest? Kolor? Kolor, nie? Czerwony, nie? No, kolor czerwony. Czyli mocno czerwony. Dobra, czyli mamy 12 kolorów, tak jakby, tak? Tak, ale do czego to? Konsystencja lejąca, więc albo paint, albo kolor. Trudno stwierdzić, trudno stwierdzić. Dowiemy się w 12 kolorach, jak się tym maluje i tyle. Dobra, dużo. Jeszcze jeden prezencik, czy już no na pewnie, dzisiaj wszystko? Że jeszcze jeden. Edyta! Nie czuję się zadośćuczyniona. Edyta! Edyta! Przez te kondony twoje, Przemysław, no niestety. A, proszę. Jeszcze jeden. A widzicie, jak tak podniosłam, aż bo się spodziewałam się, że wiecie, będzie... Po prostu tam ciężej, nie? Hit.
Dobra, co by teraz wygrzebać? To teraz coś małego. Dobra, niech jest. Teraz coś małego. Tak, w tę stronę. A i pewnie jakiś pędzelek, bo już jest podłużna paczka. Z tymi pędzelkami to różnie bywa. No oczywiście, że pędzelki. Już wyczułam po pierwszym dotknięciu. To od razu pytanie. Testujemy pędzelki w 12 kolorach, będzie 12 pędzelków do testów, tak grubo? A już tylko... któryś raz z rzędu mówimy o tym, żeby zrobić całą serię o pędzelkach. Tak? No upewniam się. Upewnimy się jeszcze widzów, czy chcą, czy nie chcą serię pędzelkową. No my wow. I tak pewnie zrobimy, czy będą chcieli, czy nie. Właśnie, czy chcesz, czy nie chcesz. No. Jedni będą chcieć, drudzy nie będą chcieć. Więc wyjście jest tylko jedne, muszę robić po swojemu, bo wszystkich nie jestem w stanie zadowolić. Ładny kolor fioletowy, ładne w środku są diamenciki, czy tam te pędzelki tylko mi Edyta, te pędzelki tylko mi nasunęły od razu jedną piosenkę do głowy. Easy peasy, lemon squeezy, o. Tak? Znasz taką piosenkę? Tej wersji jeszcze nie słyszałam. No, widziałaś? Ta Monia, coś było w tej chwili. Ktoś o tym pisał w komentarzach. Nie, coś testowaliśmy z tego. A ktoś o tym też pisał w komentarzach, są fajne. No, fest. Patrz, czekaj. Co to znaczy fest? No popatrz tutaj ten włos. No, będę musiała go wyciąć, bo wystaje. No zobaczymy, no to tak... Może się wydawać fajnie, a jak zacznę pracować, to będzie lipa. Dłuższy teraz. No nic, tylko trzeba testować i tyle. Cienkie. O Jezus Maria, długi. Nie używam takich długich. Jak na taką długość, trochę za gruby. Podobają mi się. Co ci się w nich podoba? No fajnie, że... O, dobra. Tamte się fajnie zatykały. Akurat gdy ten wziąłam, to mówię... Oj, nie, ten się słabo zatyka, że po prostu tak luźno siedzi. Ale siedzi, dobra. Podoba mi się to, że jest u nasady troszkę grubszy, a na czubku jest cieńszy. Tu jest na przykład jak igiełka cieniutki. Fajnie, no może być tak, że będą malować dobrze te pędzelki. O, tego kształtu prawie w ogóle nie używam. Może kształtu nie, ale tej długości prawie w ogóle nie używam, bo się bardzo mi ciężko tym pracuje, jeżeli chodzi o cienkie linie. Może do jakiegoś cieniowania czy czegoś innego. To tak. Edyta, to może na koniec piosenkę. Easy peasy, lemon squeezy. I do następnego odcinka. Pa, pa.